Witajcie w historiach Marvela okiem komiksomaniaka, programie, w którym omawiam interesujące wydarzenia ze świata Marvela, tak wielkie eventy, jak i pojedyncze przygody. Dzisiaj podsumuję dla Was Infinity Gauntlet, czyli o tym, jak na złamane serce najlepsza jest praca na roli. Przed wielkim wydarzeniem Infinity Gauntlet miała miejsce miniseria Thanos Quest, w której to tytułowy bohater czy złoczyńca zbierał 6 kamieni nieskończoności. O niej jednak powiem innym razem, albo i nie, bo nie było to najlepsze, co Marvel kiedykolwiek stworzył. Tak więc, kiedy rozpoczyna się Infinity Gauntlet, Thanos posiada już 6 kamieni nieskończoności przytwierdzonych do jego rękawicy. Dzięki temu staje się praktycznie bogiem, najpotężniejszą istotą w całym uniwersum. Czy jednak szalony tytan używa nowo zdobytej mocy, aby podporządkować sobie wszelkie świadome życie w kosmosie? A może chce przekształcić wszechświat na swoje podobieństwo, zdobyć wielką władzę, zretkonować komuś małżeństwo? Nie, nic z tych rzeczy. Thanos, jak to zwykle w jego zwyczaju, chce jedynie zaimponować wybrance swego serca. Ach, ten romantyk. Problemem oczywiście jest to, że wybranką serca Thanosa jest sama śmierć i zaimponowanie jej nie jest najprostszą sprawą. Tak więc, aby zademonstrować, jaką potęgę posiadają jego klejnoty, Thanos pstryka palcami i wymazuje połowę świadomego życia w całym uniwersum. Naturalnie owe zachowanie nie uchodzi uwadze bohaterów i ci zbierają się pod dowództwem Adama Warlocka, który właśnie przyleciał razem z Gamorą na ziemię i wyruszają przeciwko Thanosowi, aby powstrzymać go i jego niecne zamiary. Naturalnie Thanos mógłby pokonać ich kolejnym stryknięciem palców, jednak na scenę wkracza Mephisto i doradza szalonemu tytanowi, aby ten dał trochę fory bohaterom z ziemi. W końcu nie byłoby to imponujące, gdyby rozwalił ich, wiecie, od tak. Dlatego Thanos sam zmniejsza swoje własne moce, przede wszystkim usuwając sobie możliwość widzenia przyszłości i przewidywania kolejnych ruchów bohaterów. To naturalnie jest intryga Mephisto, który sam ma chrapkę, aby położyć swoje kosmate ręce na klejnotach Thanosa. Pani Śmierć jest kompletnie niezainteresowana wszystkim, co szalony tytan robi, i ten, aby pokazać jej jeszcze bardziej, jak ją kocha, jak jeszcze może dla niej więcej zrobić, wyzywa na pojedynek wszystkie kosmiczne byty, pokonuje Galactusa, pokonuje Kronosa, pokonuje miłość, nienawiść, porządek, chaos, Celestiali, a w końcu ostatecznie samego Eternity. Thanos pokonuje uosobienie wszystkiego, co jest. I co, myślicie, że śmierć na to poleci? Thanos może marzyć dalej. Skoro więc już rozwalił wszystko, co dało się kiedykolwiek rozwalić, sam staje się uosobieniem całego wszechświata. To jednak powoduje, że jego fizyczne ciało pozostaje z tyłu i daje szansę jego rzekomej wnuczce Nebuli, którą Thanos sobie torturował dla zabawy na boku. Wiecie, każdy musi mieć jakieś hobby, aby przejęła rękawice nieskończoności. Pierwsze, co oczywiście robi, w stylu zbuntowanej nastolatki, odczynia wszystko, co Thanos zrobił, czyli przywraca do życia tę połowę świadomych istot we wszechświecie, a następnie sama stara się zostać nowym bóstwem. Oczywiście Nebula to nie Thanos, więc walka z rękawicą nieskończoności, aby przejąć na nią kontrolę, jest dużo trudniejsza. Ten moment wykorzystuje Adam Warlock i przejmuje rękawicę, korzystając ze swojego połączenia z kamieniem dusz. Następnie postanawia zachować rękawicę dla siebie, co oczywiście budzi sprzeciw wielu bohaterów. Warlock ma ich generalnie gdzieś i wszyscy wracają do domów. Thanos natomiast zostaje uznany tu za zmarłego, jednak jakiś czas później Warlock odnajduje go na opuszczonej planecie, gdzie ten po złamanym sercu, po odrzuceniu przez śmierć, po tym jak zrobił wszystko, co fizycznie można osiągnąć, postanawia zostać rolnikiem. Na tym kończy się wydarzenie nazwane Infinity Gauntlet.
Dajcie znać, co uważacie o owym wydarzeniu i napiszcie w komentarzach, o jakich innych przygodach Marvela chcielibyście ode mnie posłuchać. Do następnego razu. Cześć.